Portal edukacyjny przedstawia. Higiena osobista. Już od najmłodszych lat należy wyrobić w dziecku nawyk dbania o higienę osobistą. Znaczącym czynnikiem jest właściwe podejście rodziców. Aby dziecko było w pełni zdrowe, musi przestrzegać pewnych zasad. Higiena osobista to nie tylko utrzymywanie czystości ciała, ale również systematyczna pielęgnacja, hartowanie i dbanie o odpowiedni ubiór. Stan zdrowia i wygląd skóry jest obrazem ogólnego stanu organizmu. Dlatego, aby jak najdłużej zachować właściwości skóry, ważna jest jej pielęgnacja poprzez regularne mycie. Kąpiel lub podstawowe mycie powinno odbywać się wieczorem, kiedy po całym dniu kontaktu z zanieczyszczonym środowiskiem zmuszeni jesteśmy usunąć brud pochodzący z zewnątrz. Zęby mają służyć nam przez całe życie, dlatego należy dbać o nie z ogromną dokładnością. Należy szczotkować je po każdym posiłku, używając środków do płukania jamy ustnej, a także nici dentystycznych. Ważne, aby regularnie kontrolować stan zębów w gabinetach stomatologicznych i, jeżeli to konieczne, leczyć je od razu. Pamiętajmy, aby co 3 miesiące zmieniać dziecku szczoteczkę, dzięki temu wyrobimy w nim dobry nawyk. Now, this is a party that I just want quick. So shake your body to the perfect beat. I don't wanna stop till I see you satisfied. So when you hear my voice on the mic, shake it to the beat and let your body be free. Shake it to the beat and let your body be free. Pielęgnowanie skóry głowy i włosów polega na ich codziennym szczotkowaniu i czesaniu. Bardzo zalecane jest szczotkowanie, gdyż nie tylko usuwa pył i złuszczony naskórek, ale także wpływa pobudzająco na ukrwienie skóry głowy. Ze względu na swoje funkcje skóra musi mieć zapewniony kontakt z promieniami słońca i powietrzem. Duże znaczenie ma tutaj ubiór, czysty, lekki, dostatecznie ciepły zimą, a przewiewny latem, nie utrudniający oddychania skórnego i parowania z powierzchni skóry. Higieniczność odzieży zależy od jej przewodnictwa cieplnego, przepuszczalności dla gazów oraz zdolności chłonięcia potu. Podrażniona skóra stanowi źródło zakażenia dla różnych bakterii, wirusów i grzybów. Bielizna, odzież i obuwie nie powinny uciskać skóry, gdyż wywołuje to podrażnienia i utrudnia dopływ krwi do miejsc uciskanych, często powodując bolesne zgrubienia, odciski. Mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie po wyjściu z toalety i przed jedzeniem, może zredukować ponad 40% zachorowań na biegunkę oraz 25% infekcji oddechowych. Ponadto mycie rąk mydłem jest rekomendowane jako środek zapobiegający rozpowszechnianiu się wirusa AH1N1. Tak zwane choroby brudnych rąk to takie, które przenosimy drogą pokarmową na skutek braku dostatecznej higieny. Są to na przykład salmonelloza, biegunka, wirusowe zapalenie wątroby typu A, czerwonka, grypa, zatrucia pokarmowe i inne. Gdyby ktoś zadał Wam pytanie, czy umiecie prawidłowo myć ręce, zapewne większość z Was parsknęłaby śmiechem. Wbrew pozorom, ponad 70% ludzi w Polsce, a szczególnie ludzie młodzi, myje ręce nieprawidłowo, a tylko prawidłowe mycie rąk usunie z nich większość bakterii i brudu. Stąd też warto poświęcić chwilę uwagi na te instrukcje prawidłowego mycia rąk. Mycie rąk powinno zająć około 1 minuty. W każdym etapie należy wykonać 5 ruchów tam i z powrotem w celu dokładnego dotarcia do miejsc pomijanych. Po pierwsze, nanosimy na dłonie odpowiednią ilość mydła. Po drugie, pocieramy wnętrze dłoni o siebie. Po trzecie, pocieramy wnętrzem prawej dłoni o grzbiet lewej dłoni. Powtarzamy to samo odwrotnie. Po czwarte, pocieramy wnętrzami dłoni o siebie z zaplecionymi palcami tak, aby umyć miejsca między palcami. Po piąte,
Pocieramy opuszkami palców prawej dłoni o wnętrze lewej dłoni i odwrotnie. Ma to na celu umycie sfery podpaznokciowej. Po szóste, myjemy kciuki ruchami obrotowymi. Po siódme, złączonymi palcami pocieramy wnętrze drugiej dłoni. Również i większość z nas nie zdaje sobie sprawy, że nie do końca prawidłowo myje zęby, a należy pamiętać, że wyłącznie prawidłowe szczotkowanie zębów pomaga zapobiegać wielu chorobom zębów i dziąseł, a to przecież tak niewiele nas kosztuje. Mycie zębów polega na pozbywaniu się resztek pokarmowych. Najlepszą metodą jest stosowanie drobnych ruchów okrężnych, tak zwanych kółeczek, przy lekko otwartych ustach. Ta metoda jest najbardziej skuteczna dla dzieci, które nie mają wyrobionych zdolności manualnych. W przypadku dzieci starszych i osób dorosłych najskuteczniejszą metodą jest mycie zębów przez wymiatanie. Należy pamiętać, aby wymiatać zęby zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz. Młodzież zaś powinna myć zęby wykonując ruchy poprzeczno-drgające. Przy tej metodzie szczególnie zalecane są szczoteczki elektryczne. Tylnią część szczęki, czyli powierzchnię żującą, myjemy ruchem szorującym. Metody czyszczenia zębów to jedno, ale nie zapominajmy o tym, że należy myć zęby po każdym posiłku, co najmniej 2 razy dziennie. Jeżeli nie mamy możliwości umycia zębów szczoteczką i pastą, najlepiej zjeść jabłko bądź marchewkę. Również zaleca się rzucie gumy. Aby zapobiec każdej z wyżej wymienionych chorób, trzeba przede wszystkim dbać o czystość rąk i dobrą jakość pokarmu, które spożywamy, oraz myć owoce i warzywa przed jedzeniem. Wirusowe zapalenie wątroby typu A, żółtaczka pokarmowa, to typowa choroba brudnych rąk. Można się nią zarazić poprzez jedzenie nieumytych owoców, pijąc nieprzygotowanej wody. Najlepszym zabezpieczeniem jest szczepienie. Salmonelloza objawia się nudnościami, wymiotami, biegunką i gorączką. Leczenie polega na stosowaniu antybiotyków, leków przeciwbiegunkowych oraz nawadnianiu. W części przypadków może być konieczna hospitalizacja. Choroba może być niebezpieczna dla dzieci, osób w starszym wieku oraz osób z zaburzeniami odporności. Następną częstą chorobą, zwłaszcza wśród dzieci chodzących do żłobka czy przedszkola, jest owsica. Najprostszy sposób zarażenia – zabawa z innym dzieckiem, nosicielem owsików, tymi samymi zabawkami. Objawem owsicy jest brak apetytu, mdłości oraz swędzenie w okolicach odbytu. Ogniska zachorowań na czerwonkę bakteryjną utrzymują się najczęściej w rejonach, gdzie występuje brak wody pitnej, zły stan urządzeń sanitarnych, złe warunki bytowe oraz zaniedbania higieny osobistej. Stąd podczas wakacyjnych pobytów w ciepłych krajach należy szczególnie przestrzegać zasad higieny osobistej i żywieniowej. Choroba rozwija się przez około 2 do 5 dni, a następnie pojawiają się bóle brzucha, osłabienie, biegunka, nudności, rzadziej wymioty oraz gorączka. Wszawica, wywołana przez wesz głowową. Można przestrzec się przed nią poprzez dbanie o higienę osobistą, a także używanie własnych przyborów toaletowych. Należy przestrzegać dzieci przed używaniem cudzych grzebieni czy szczotek. Należy pamiętać o tym, że niektórymi chorobami można zarazić się od zwierząt, nawet tych, które są z nami codziennie. Po każdej zabawie z ulubieńcem, np. psem, kotem, chomikiem, należy dokładnie umyć ręce. Zadbajmy, aby wyrobić u swojego dziecka odpowiednich nawyków zdrowotnych już od najmłodszych lat. Jeśli zauważysz u swojego dziecka objawy chorób związanych z zaniedbaniem higieny, skontaktuj się ze swoim lekarzem rodzinnym.
projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.